Witam serdecznie. Dzisiaj jestem gościem pana profesora Mieszanowskiego. Dziękuję za zaproszenie od razu. Spotkaliśmy się, naszą motywacją, taką jakby tutaj zewnętrzną, było wydanie drugiej edycji książki, którą zaraz pokażemy, zaraz wszystko będzie jasne. Natomiast już od dłuższego czasu chcieliśmy coś o strzelnicach nagrać, o tych uwarunkowaniach prawnych i o tym, jak to w tej chwili wygląda. Natomiast to nagranie nam się mocno przesunęło, ale to chyba w końcu ostatecznie dobrze, bo mamy dużo więcej teraz do powiedzenia i w takim pozytywnym względzie. Także ja bym prosił tak w skrócie troszeczkę o wyjaśnienie tej genezy całej, jak doszło do powstania książki, jak doszło do pierwszej publikacji, skąd to się wzięło i jak to przebiegało. To jest dosyć taka, można powiedzieć, rzecz zwrotna w tym naszym wojowaniu z zakładaniem strzelnic. Tak? Tak, faktycznie książka jest wprost wypadkową, ta pierwsza i druga jest wypadkową pewnej sytuacji związanej z organizacją strzelnicy, a w zasadzie nawet grupy strzelnic, jednej zresztą z większych strzelnic w Polsce, takich na obszarze 50 ponad hektarów, która pierwotnie uzyskała zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, a po roku burmistrz cofnął zatwierdzenie regulaminu strzelnicy. I zaczęły się w związku z tym wszystkie możliwe sytuacje prawne, zarówno w ujęciu prawa budowlanego, kontrolę PIM-u, WIM-u, rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tym obszarze budowlanym, później cała kaskada kontroli środowiskowych, łącznie było 10, 8 kontroli w Wiosiu, jedna w Dosiu, jedna Urzędu Miasta i Gminy. Cała kaskada zdarzeń związanych z pomiarami natężenia dźwięku, zarzuty o rzekome przekroczenie przepisów prawa karnego, a w zasadzie bardziej nawet wykroczeniowego, dotyczącego pomiarowania i przekroczenia pomiarów i natężenia dźwięku. To wszystko razem spowodowało, że zainteresowałem się tą tematyką tak, w sposób taki bardzo, bardzo dogłębny. No bo zapewne tak jak większość z Państwa byłem strzelcem od bardzo, bardzo wielu lat, takim możemy powiedzieć, nie zainteresowałem tą sferą i tematyką stricte prawną. No bo my wszyscy chcemy po prostu strzelać, jedni sportowo, inni kolekcjonersko, inni taktycznie. Ale tak naprawdę to my chcemy strzelać. W zasadzie dla nas. Mieć święty spokój. Tak, święty spokój. Dla nas te przepisy to jest jakiś taki element, który, no, w którym się musimy odnaleźć, ale nie chcemy się zagłębić. Tak samo jest generalnie rzecz ujmując z posiadaczami strzelnic. Każdy chce zaorganizować strzelnicę i założyć strzelnicę, ale w gruncie rzeczy przez ostatnie dekady niewiele osób zadawało sobie pytanie, jak tak naprawdę wygląda kwestia regulacji prawnych związanych z organizacją strzelnic, to spowodowało całą masę błędnych interpretacji na poziomie sądów, wojewódzkich sądów administracyjnych, które na przestrzeni bardzo, bardzo wielu lat wyemitowały ogromną ilość wadliwych orzeczeń. I to nie, myślę, że nie z braku dobrej woli tych sędziów, tylko z braku znajomości, takiej szczegółowej znajomości przepisów. Bardzo różnych przepisów, no bo żeby zorganizować strzelnicę trzeba mieć kompetencje z zakresu prawa budowlanego i to bardzo głębokie, pogłębione kompetencje w tym obszarze. Oczywiście z zakresu przepisów ustawy o obronie amunicji, oczywiście z zakresu przepisów środowiskowych, więc tych kompetencji należy posiadać bardzo wiele, prawda? I wcale te regulacje nie są ani jednoznaczne, ani skompilowane w ramach jednego kodeksu, na przykład jakiegoś kodeksu strzelnic. No to powoduje taką naturalną niezdolność przez sędziów, przez osoby orzekające w samorządowych kolegiach odwoławczych, ale też i w gminach, w ocenie treści, normatywnej treści tych przepisów, bardzo porozrzucanych. W konsekwencji doszedłem do wniosku, że należy skompilować w ramach jakiejś substancji. Pierwotnie to była po prostu
publikacji na stronie internetowej, na moim portalu jestnaprawna.pl. To była taka publikacja Zasady prawnej organizacji strzelnic w Polsce. To dzisiaj ta publikacja ma ponad 21 tysięcy wyświetleń, czyli z mojej perspektywy ogromnie dużo. No, nigdy się nie spodziewałem, że ktoś, wydawałoby mi się, tak niszową tematykę, tak, gdzie prawda, 21 tysięcy strzelnic spróbuje powstać w Polsce. Tak, to jest dla mnie zaskakujące i miłe z jednej strony, prawda, bo dlatego, że no, jeżeli 21 tysięcy osób, no niektórzy zapewne wielokrotnie, ale nawet jeżeli kilkanaście tysięcy osób czerpało wiedzę z tej strony, z tej publikacji, no to wspaniale, no, przecież o to właśnie chodzi, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali jako środowisko. No, ale doszedłem do wniosku, że to jest za mało, należy zrobić krok dalej. Stąd powstała pierwsza książka, która jest bardzo rozbudowaną wersją tych informacji na temat zasad organizacji strzelnic, które znajdują się na stronie internetowej. To była pierwsza taka książka, opracowanie naukowe, recenzowane z odpowiednią ilością punktów naukowych, zresztą 70, czyli wysoko punktowane opracowanie naukowe. I to opracowanie naukowe w zasadzie rozeszło się w ciągu półtora dnia jego nakład. W związku z powyższym z czasem opracowałem drugie wydanie tej samej książki, Warunkowanie prawne skutecznej organizacji strzelnic. Rozszerzyłem je znacząco o stanowiska doktryny prawa, wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, orzeczeń samorządowych kolegów wodowawczych, stanowiska ministerstw oraz urzędów. Stan prawny na bieżący rok aktualny. No i można powiedzieć, że tak naprawdę to urzędnicy przez swój oportunizm, brak znajomości przepisów, sędziowie przez brak wnikliwości i wydawane, co wyśmienicie wykazałem w tych książkach, mylne orzeczenia sądów, zmotywowali mnie i nas jako środowisko naukowe, tak naprawdę do środowisko naukowe, środowisko strzeleckie, nas wszystkich do drążenia tej tematyki, no bo to jest, proszę Państwa, to, że te książki powstały, to jest wspólny sukces. Ja pierwotnie przygotowałem publikację na portalu Jazda Prawna, później Pan Mateusz, można powiedzieć, podbił ten temat u siebie na kanale i rozwinął go, prawda? Lawinowa ilość wyświetleń się pojawiła, no właśnie, w pierwszej fali po mojej publikacji. Więc mnie Pan zmotywował tak naprawdę, Panie Mateuszu, więc to w ogromnej mierze te książki to jest Pańska zasługa. Pan mnie tym bardziej zmotywował do przykucia tej publikacji, najpierw jedną, a później drugą książkę. No, dziękuję za miłe słowa. Nie czuję się tak jako jakiś tutaj współtwórca, ale chciałem powiedzieć troszkę jeszcze więcej, bo ja wiem, że tak odrobinkę, co się tutaj w tym opracowaniu znajduje i wiem też, o co zazwyczaj ja dostaję pytania, jeśli chodzi o problemy właśnie przy zakładaniu strzelnic, czyli pomijając ten wątek, do którego zaraz dojdziemy, o zatwierdzaniu regulaminu, bardzo często pojawiają się też pytania o kwestie budowlane, kiedy coś jest obiektem budowlanym, kiedy jest budowlą, kiedy trzeba mieć jakąś zgodę, kiedy trzeba mieć zgłoszenie i tak dalej. To chciałem tylko powiedzieć, że tu w tym opracowaniu jest wszystko, tak? Czyli to nie jest tylko, można powiedzieć, takie opracowanie, które wyjaśnia jakiś tam przepis, jak strzelnica funkcjonuje, ale całą otoczkę bardzo, bardzo, bardzo szeroko, czyli wszystkie pytania, które my dostaliśmy przez długi czas, po prostu miałyby swoją odpowiedź w tej publikacji, czyli jeżeli ktoś ma jakiś problem, właśnie jak tą strzelnicę zorganizować, jak to załatwić, czy jakiś dokument jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, to naprawdę tutaj tak jakby jest już wszystko i poparte też tymi sprawami, które faktycznie gdzieś się odbyły, tymi orzeczeniami, które już zostały wydane. Tak, znaczy my osiągnęliśmy jako środowisko strzeleckie gigantyczny sukces w tym roku 2024. Znaczy wystarczyło nam tak naprawdę 11 miesięcy, żeby osiągnąć pewien ciąg, pewną kaskadę sukcesów. Zaczęło się od tego, że w roku 2024 w naszej kancelarii prawnej Wigen, udało się wygrać, w zasadzie nie udało się, doprowadziliśmy do wygrania, to nie jest kwestia tego, że nam się udało, tylko wynik potężnej pracy. Wygraliśmy przełomowy wyrok, uzyskaliśmy przełomowy wyrok w kluczowej sprawie dotyczącej strzelnic. Otóż po raz pierwszy w historii Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
ponad wszelką wątpliwość wyartykułował, iż strzelnice typu otwartego co do zasady nie są obiektami budowlanymi, że strzelnice to jest pewien teren, obszar, na którym wolno prowadzić strzelanie na ściśle określonych zasadach wynikających z przepisów. Ale czy to nasypy ziemne, czy jakaś drobna infrastruktura niezwiązana trwale z gruntem nie jest obiektem budowlanym. To jest przełom, ponieważ do tej pory, na przestrzeni kilkunastu lat i w zasadzie wszystkie inne orzeczenia, poprzednie orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, tak naprawdę w wyniku niedoskonałości linii argumentacji prawnej skutkowały stwierdzeniami po stronie sądów, że strzelnice otwarte są obiektami budowlanymi. Nie wiedzieć dlaczego, pomimo że nie występują na nich kwantyfikatory charakterystyczne wynikające z prawa budowlanego i charakterystyczne dla budynków i obiektów budowlanych, to utrwaliło się takim prawem kaduka, że z jakiegoś powodu strzelnice otwarte są obiektami budowlanymi. Absolutnie nie wynika to z prawa budowlanego, a dokładnie coś przeciwnego wynika z prawa budowlanego. Problem polegał na tym, że na przestrzeni tych kilkunastu lat nikt nie potrafił sobie tego wytłumaczyć, odnosząc się do zasad wypłaty prawa. I po raz pierwszy w tym roku właśnie wykonaliśmy tę pracę, czyli złożyliśmy środek odwoławczy, którym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym Sąd Administracyjny zrozumiał tę problematykę i potwierdził w 100%, że strzelnice typu otwartego co do zasady nie są obiektami budowlanymi ani budynkami. To jest przełom, to jest wielki sukces środowiska, całego środowiska strzeleckiego i naukowego również, bo to Państwo jako środowisko strzeleckie zmotywowaliście mnie, przedstawiciela środowiska strzeleckiego, ale i naukowego do tego, żeby właśnie takie opracowanie przygotować, skompilowane i odnieśliśmy ogromny w tym zakresie sukces. To jest nasz wspólny sukces, Panie Mateusz. Pamiętam, ja tematykę strzelnic jakby zacząłem zgłębiać 7 lat temu, można powiedzieć 8 lat temu, przygotowując swoją pierwszą strzelnicę i wtedy też był taki problem, że te przepisy były niejasne. Powstawały takie opracowania właśnie gdzieś tam ze środowiska oddolnie, które tłumaczyły krok po kroku jakby postępowanie właśnie organizacji strzelnicy i tam już wtedy była taka informacja, że jeżeli nie ma prac budowlanych, to nie ma jakby obiektu budowlanego. Natomiast no dalej te 8 lat musieliśmy walczyć tak, z tym i mimo tych interpretacji, tak jak główny nadzór, główny urząd nadzoru budowlanego wydawał te interpretacje pozytywne, tak? Czyli ja sam występowałem o taką interpretację w związku z tym, że mieliśmy dużo pytań, co zrobić, bo nie chcą nam zatwierdzić regulaminu na przykład. I ja nie potrzebowałem takiego, tego dla siebie, tylko właśnie po to, żeby mieć w bazie dokumentów coś takiego, z czego ktoś by mógł skorzystać. Ale nadal właśnie te linie orzecznicze tak jakby nas obciążały. Także mieliśmy jakieś dokumenty, ale nie mieliśmy tej przewagi. Tak, trzeba powiedzieć, że drugim wielkim sukcesem, który osiągnęliśmy w bieżącym roku i troszeczkę końcówką poprzedniego roku, to uzyskanie trzech ostatnich interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To znaczy, dwukrotnie pod rząd w odstępie zaledwie 3 miesięcy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego potwierdził po raz 7 i 8 z rzędu, potwierdził, że strzelnice typu otwartego co do zasady nie są obiektami budowlanymi. Wówczas wystąpiłem również do MSWiA o ponowne potwierdzenie, bo MSWiA kilka lat temu także zajęło podobne stanowisko, ale wystąpiłem o potwierdzenie tego stanowiska i znowu uzyskałem potwierdzenie tego samego stanowiska. Więc na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy osiągnęliśmy też drugi sukces. Ten sukces składa się z takich dwóch elementów. Po pierwsze, zebrałem wszystkie stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w historii w tym zakresie. Jest ich 8 łącznie do dnia dzisiejszego i wszystkie 8 jednomyślnie, bo nie było ani jednego zdania odrębnego, stwierdzają, że strzelnice typu otwartego nie są obiektami budowlanymi co do zasady. Analogicznie zebraliśmy również stanowiska MSWiA, czyli są takie dwa stanowiska, ale trzeba pamiętać, że jest również troszeczkę podobne stanowisko policji w jednej ze spraw. Czyli wielkim sukcesem jest również fakt, że zgromadziliśmy tak naprawdę po wielu latach cały materiał potwierdzający w sposób jednorodny, co jest niesłychanie ważne, bez ani jednego zdania odrębnego, iż strzelnice typu otwartego nie są obiektami budowlanymi. No jasne, to
Tak jak mówię, tutaj wszystko jest wewnątrz, czyli te interpretacje, te wszystkie dokumenty, o których rozmawiamy, też można tu znaleźć, gdyby ktoś potrzebował się do nich odwołać, bo do tego będziemy powoli zmierzać, że w kilku przypadkach, o których Pan wspominał, ktoś, kto miał problem właśnie albo składał wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, po prostu posiłkował się tą publikacją, czy w formie tak. książkowej, czy w formie tego artykułu na stronie internetowej nawet, i to dawało już zmianę tak jakby tak. podejścia samorządu. Bez apelacji jest tak, jak mówił Pan Bejaduszu, to jest, można by to podzielić na dwa takie elementy. Są takie przypadki, w których dzwonili do nas przedstawiciele, właściciele strzelnic, którzy już uzyskali świeżo zatwierdzenie regulaminu strzelnic i dziękowali tylko za to, że mogli okazać się książką czy też opracowaniem, przedkładając go do działu prawnego Urzędu Miasta i Gminy lub Gminy, i był to element wystarczający dla zatwierdzenia regulaminu strzelnicy w sytuacji, kiedy wcześniej ten sam urząd, ten sam samorząd odmawiał zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. To jest całkiem spora grupa przypadków, więc bym powiedział zaskakująco duża grupa przypadków. Druga grupa przypadków to jest taka, w której my prowadziliśmy jako kancelaria, nasza kancelaria prowadziła postępowanie w zakresie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, ale właściciel, wnioskodawca zanosił książkę lub wydrukowane opracowanie do działu prawnego troszeczkę z własnej inicjatywy, po to, żeby wspomóc tę argumentację. I w ogromnej części przypadków okazywało się to jak gdyby takim game changerem. To jest ten element, który właśnie zmieniał nastawienie urzędników. Co się okazuje? Okazuje się, że urzędnicy w gruncie rzeczy w bardzo wielu przypadkach zajmowali stanowisko negatywne. Nie dlatego, że byli przeciwni strzelnicom, tylko dlatego, że kompletnie nie mieli wyobrażenia co do skutków ich działań. Czy ich działania są legalne? Często obawiali się, że być może potencjalnie są nielegalne. W związku z powyższym, chroniąc swój własny interes, na wszelki wypadek odmawiali zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Takie skompilowanie w obrębie jednego podręcznika, jednej książki, opracowania naukowego, całej informacji na temat zasad organizacji strzelnic, zasad prawnych organizacji strzelnic, niesłychanie ułatwiło samorządom wydawanie pozytywnych zatwierdzeń regulaminów strzelnic. To też jest wielki sukces środowiska naszego. To znaczy, my musimy, troszeczkę mamy obowiązek, jakbym powiedział, ustawić się w tej roli aktywnej. Prawda? Bo my do tej pory byliśmy bierni, występowaliśmy wniosek, z wnioskiem o zatwierdzenie. Jeżeli dostawaliśmy odmowę zatwierdzenia, to byliśmy jako środowisko niezadowoleni, prawda? I czasami nawet może delikatnie niektórzy złożyczyli tym urzędnikom. A ci urzędnicy, jak się okazało, po prostu zwyczajnie w świecie z jednej strony nie mieli kompetencji i wiedzy, no bo skąd je mieli mieć, prawda, w tak dużym obszarze? To jest moje doświadczenie, próbując współpracując może tak, z czterema gminami, pierwsze co słyszałem, nic czegoś takiego nie robiliśmy. No właśnie. To jest pierwsze zdanie, które na wejściu tak jakby było informacją zwrotną, bo oni, że nie wiedzą, co mają zrobić, przy czym w pierwszej z tych gmin udało mi się ich doedukować i oni to przyjęli pozytywnie, czyli rozpatrzyli te dokumenty od ustawy o broni i amunicji, poczynając przez wszystkie te akty wykonawcze i pozostałe akty prawne, które jakby strzelnicy jakoś dotykają. I oni to po prostu przyjęli do wiadomości. Tak. I słyszałem jeszcze tylko chyba o jednym takim przypadku, gdzie mój znajomy też zakładał strzelnicę w zupełnie innym rejonie Polski, gdzie faktycznie przeanalizowali przepisy, stwierdzili, że tak jest, jak on mówi, i zatwierdzili regulamin. Natomiast pozostali jakby, no można powiedzieć, kręcili się w miejscu i nie wiedzieli, co mają zrobić. Tak. Nie ma się co dziwić, dlatego że ja Państwu powiem, żeby skompilować tą całą wiedzę, która tutaj znajduje się w tej książce, to zajęło mi to wiele, wiele miesięcy. A umówmy się, że to jest, ja napisałem 10 książek naukowych, w związku z powyższym mam już warsztat i umiejętność szukania materiału. Więc ja w pewnym sensie nie chcę usprawiedliwiać urzędników, ale współczuję im, prawda, gdyby mieli zupełnie od zera, tak na świeżo, rozpoznawać tę tematykę, i absolutnie jestem ostatnią osobą, która by ich usprawiedliwiała, ale troszeczkę rozumiem, dlaczego niektórzy z urzędników mogą mieć problemy ze zrozumieniem tych w gruncie rzeczy bardzo rozrzuconych, silnie zdywersyfikowanych
przepisów i wcale niejasnych. Tak bym to ujął, zwłaszcza jeżeli ktoś nigdy nie był strzelcem, nie zna podstawowej terminologii. Ale tu znowu upatruję kolejnego sukcesu, no bo proszę zwrócić uwagę, że najpierw wyedukowaliśmy sobie tych urzędników, a później odnieśliśmy kolejny sukces. W całym tylko tym roku założyliśmy mniej więcej 50 strzelnic. I to 50 strzelnic. I to wyłącznie mówię o takich przypadkach trudnych. To znaczy, nie było do nas, nie trafiają przypadki łatwe, proste i przyjemne. W zasadzie mało, relatywnie mało jest przypadków, gdy ktoś chce założyć dopiero strzelnicę i prosi o założenie. Najczęściej to były przypadki, gdzie ktoś od 3, 2, 1,5 roku starał się i zabiegał o założenie strzelnicy bezskutecznie. I my w tych przypadkach, prawda, tych takich wybitnie trudnych, osiągnęliśmy, powiedzmy, uśredniając te 50 sukcesów. To jest bardzo dużo. Proszę zwrócić uwagę na komentarze pod moim opracowaniem, bo tam znaczna część właścicieli tych strzelnic, którym te strzelnice pomogliśmy założyć, powpisywało własne komentarze. Proszę zwrócić uwagę na te komentarze. Ludzie piszą, starałem się od 3 lat założenie strzelnicy bezskutecznie, a pana zespół założył tę strzelnicę w ciągu 2 tygodni. I takie przypadki też były. I czasami to trwa miesiąc, czasami dłużej. W każdym razie sukcesem jest proporcja, pewien kierunek. Faktycznie do tej pory było tak, że samorządy koncentrowały się w ogromnej mierze na oddalaniu wniosków o zatwierdzenie regulaminu strzelnic. Aktualnie proporcja jest taka, że mniej więcej 10:1 na przewagę mamy na przewagę w kierunku zatwierdzenia regulaminu strzelnic. To znaczy absolutnym wyjątkiem są przypadki w skali kraju, takie jak w Krakowie, samorządowe kolegium odwoławcze w Krakowie, jak Olkusz, prawda, Urząd Miasta i Gminy, jak bodajże Opole, ale to są generalnie rzecz ujmując wyjątki już od reguły. Regułą jest już zatwierdzanie regulaminów strzelnic i zrozumienie tej tematyki, a są takie, bym powiedział, reduty braku zdrowego rozsądku i znajomości przepisów prawa, które jednak na szczęście powoli zanikają w skali kraju, no bo przecież te 50 strzelnic, które założyliśmy w tym tylko roku, to mniej więcej równomiernie w skali całego kraju, prawda? Więc mamy przegląd, jak samorządy z całego kraju podchodzą do kwestii zatwierdzania regulaminów strzelnic. Więc założenie 50 trudnych strzelnic składających się z samych trudnych przypadków, to jest sukces. I przede wszystkim mojego zespołu, ale naszego całego środowiska i pana, panie Mateuszu, bo tak naprawdę jeszcze raz to bardzo chcę podkreślić, że pan Mateusz swoją pierwszą audycją, o której nic nie wiedziałem, prawda, nie byliśmy na to umówieni w najmniejszym stopniu, nie znaliśmy się, pan Mateusz zmotywował mnie do dalszego działania. Wy, państwo w środowisku strzeleckim, mnie do tego zmotywowaliście. To bardzo dobrze, ja państwu jestem za to oczywiście bardzo wdzięczny i odwdzięczyłem się i publikacjami, i skutecznym zakładaniem strzelnic dla państwa. Ja myślę, że tu trzeba jeszcze podziękować tym osobom, które walczyły te 2 lata, 3 lata, niekiedy czy 1,5 roku i tak, się nie poddali, bo tak. Ja sam wiem, jak to jest, kiedy się zderzamy, powiedzmy, z jakimś tam bezprawiem urzędniczym, on się po prostu już nie chce tego dalej robić, ale no dobrze, że chcieli, no bo to tak jak pan mówi, no 50 strzelnic w samym tylko tym roku to jest jedna bardzo ciężka strzelnica tygodniowo, tak? Tak, więc to nie są takie właśnie przypadki łatwe, no bo teraz już, no tak jak też pan podaje tą statystykę, przybliżałem, że 10:1 mniej więcej jest na korzyść tych decyzji pozytywnych, czyli powiedzmy te trudne strzelnice to jest to w tej chwili około 10% czy mniej. Także można byłoby powiedzieć, że w ciągu tygodnia dałoby się w Polsce 10 strzelnic założyć, a jedną tylko trudną trzeba przewalczyć. Także jest bardzo duża zmiana, która wynika częściowo też, bo o tym chciałbym, żebyśmy skrótowo bardzo powiedzieli, z tej zmiany przepisów i wprowadzenia postępowania uproszczonego. Bo to jest coś takiego, co w urzędach jeszcze wiem, że nie wszędzie zostało zrozumiane, na czym to ma polegać. A to zmienia bardzo dużo. Tak? Znaczy, to jest odrębne podpudełko, dlatego że mamy strzelnice, które mogły być zakładane w tak zwanym starym trybie i mamy od 27 lipca ubiegłego roku strzelnice, które mogą być zakładane w tak zwanej procedurze uproszczonej. Ona sprowadza się do tego i około 40% wszystkich strzelnic, które założyliśmy w tej nowej procedurze.
Ona sprowadza się generalnie, rzecz mówiąc, do tego, że jeżeli organ w ściśle określonym czasie 30 dni nie zatwierdzi nam regulaminu strzelnicy, to dochodzi do, w sposób dorozumiany do zatwierdzenia tego regulaminu strzelnicy. Można powiedzieć z automatu, z mocy ustawy. Rzecz tylko polega na tym, że część samorządów nie przyjmuje do swojej świadomości, bo oni wiedzą, że te przepisy są, ale nie przyjmują do świadomości, nie przyjmują do świadomości właśnie tych regulacji. One im się nie podobają. W związku z powyższym, po tych 30 dniach wnioskodawca występuje o uznanie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy w trybie dorozumianym, a bardzo często samorządy odmawiają wydania tego zaświadczenia o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy z mocy ustawy. I wówczas znowu otwiera się tak zwane, można powiedzieć, otwierają się tak zwane zasady ogólne postępowania administracyjnego, czyli znowu należy złożyć zasady odwoławcze do samorządowego kolegium odwoławczego, które na szczęście to samorządowe kolegia odwoławcze w przytłaczającej większości, ale to w przytłaczającej większości podzielają nasz punkt widzenia i nakazują wydać zaświadczenie o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy właśnie w tym trybie ustawowym. No, rzecz tylko sprowadza się do tego, że nie jest aż tak dobrze, żebyśmy mieli współczynnik 100% skuteczności. Jest te 10% takich, bym powiedział, okopanych szańców bezprawia i te 10% wytwarzają wyobrażenie również w sieci, że w ogóle co do zasady samorządy odmawiają zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Przez to bardzo często ludzie boją się iść założyć strzelnicę, ponieważ w sieci naczytali się już, że w ogóle samorządy odmawiają zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Polska samorządowa w tym obszarze dzisiaj, a Polska samorządowa jeszcze na przykład 15 miesięcy temu, to są dwie różne jakości. Faktycznie, o ile 15 miesięcy temu, kiedy zaczynaliśmy ten bój o świadomość w samorządach, był te relacje z samorządami, czy też z powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego, czy wojewódzkimi, były trudne albo bardzo trudne. Te relacje dzisiaj są zupełnie inne, bo poziom świadomości poprzez chociażby te 21 tysięcy odczytanych publikacji, poprzez wyemitowanie, dostarczenie do urzędów tych opracowań i książek jest zupełnie inny. Ja wykonałem, musicie Państwo wiedzieć, ogromną pracę, żeby po rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, tego, który właśnie stwierdził, że strzelnice co do zasady nie są obiektami budowlanymi, strzelnice zewnętrzne, to zdałem sobie trud, żeby wysłać, znaleźć adresy mailowe do wszystkich PIM-ów w Polsce, czyli powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, a później do wszystkich WIMP-ów i do każdego z osobna dostarczyć to orzeczenie z właściwym komentarzem. Po co? Żeby uświadomić urzędników, prawda? Żeby wykonać pewną pracę u podstaw, taką organiczną, prawda? Jeżeli my nie będziemy tylko bierni, ale zaczniemy być czynni, to zaczniemy z tej naszej aktywności korzystać. My jako środowisko strzeleckie, prawda? Bo mnie jako naukowcowi to do niczego nie jest potrzebne. Mnie jako strzelcowi również nie, ponieważ posiadam strzelnicę, mam gdzie strzelać. Z jednymi mam taki sam problem jak niektórzy inni, z innymi wręcz przeciwnie, ponieważ są wspaniałe przykłady samorządowców, którzy mają totalnie odwrotne podejście, czyli chcą sami tworzyć strzelnicę i o tym dobrze być może byśmy kilka zdań za chwilę zamienili, ale ja jako naukowiec nie potrzebuję, że tak powiem, uświadamiać urzędników. To nie jest moją rolą naukowca, ale moją rolą strzelca, a jak najbardziej jest rolą uświadamiania. To też jest bardzo ważne, żebyśmy, proszę Państwa, nie ustawiali się w pozycji, prawda, takich leniwców, tylko wiszą na gałęzi, otwierają paszczę i czekają, aż im coś do tej paszczy wpadnie. My musimy wykonać pracę, prawda? No, jak wszędzie, jak w każdym biznesie, jak w każdym środowisku. No, jak wykonujesz pewną pracę, to ją wykonujesz dla innych, ale wykonujesz ją również dla siebie, prawda? I też jesteś beneficjentem tych korzyści, zrozumienia. Natomiast faktycznie jest 10% przypadków, które są wybitnie trudne. One są wybitnie trudne, gdzie już można powiedzieć, że urzędnicy są impregnowani. To na poziomie z gmin i na poziomie SKO są impregnowani na przepisy prawa i impregnowani na nawet na orzecznictwo sądów.
I w takim przypadku, w tych sytuacjach też mamy pewien istotny uzysk. Otóż złożyliśmy kilkanaście zawiadomień do prokuratury przeciwko urzędnikom samorządowego kolegium odwoławczego lub gmin, już nie o przekroczenie uprawnień z 231 kodeksu karnego, ale o wprost o nakłanianie do popełnienia przestępstwa przez urzędników. Otóż proszę Państwa, urzędy teraz, te, które jeszcze nie chcą zatwierdzać regulaminów strzelnicy, regulaminów prawidłowo oczywiście sporządzonych, bez żadnych wad formalnych, sięgają już po argumenty wręcz kuriozalne. To znaczy informują, że odmawiają zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, wiedząc, że na danej strzelnicy nie ma obiektu budowlanego, nie planuje się obiektu budowlanego budować. I mimo wszystko upominają się i warunkują wydanie tego zatwierdzenia regulaminu strzelnicy od uzyskania pozwolenia na budowę. Szanowni Państwo, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, to należy zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy prawa budowlanego, należy wcześniej znaleźć projektanta, który wykona projekt budowlany, w którym musi stwierdzić, że dostrzega wyrób budowlany, widzi funkcję użytkową budynku, posiada infrastrukturę towarzyszącą, między innymi media, etc., etc., i posiada, i widzi, i potrafi określić kubaturę tego obiektu. Jeżeli którykolwiek z tych kwantyfikatorów nie wystąpi, nie mamy obiektu budowlanego. Czyli skoro na strzelnicy zastrzegamy z góry, że nie będziemy budować budynku ani obiektu budowlanego, a urzędnicy w tym samym czasie domagają się od nas uzyskania pozwolenia na budowę i od dostarczenia tego pozwolenia na budowę warunkują wydanie nam zatwierdzenia regulaminu, to nakłaniają co najmniej w dwóch obszarach do popełnienia przestępstwa. Po pierwsze, liczą na to, że potencjalny właściciel strzelnicy znajdzie takiego projektanta budowlanego i przekona go do popełnienia pierwszego przestępstwa, wyemitowania projektu budowlanego niezgodnego z prawem budowlanym. A po drugie, ten projektant musiałby popełnić drugie przestępstwo, czyli sporządzić taki dokument. Być może nawet jeszcze jest trzecie przestępstwo potencjalne, a mianowicie dostarczenie tego fałszywego dokumentu na podstawie tych dwóch wcześniejszych przestępstw do urzędu. To jest już więcej niż kuriozum. To uważam, że to już zaczyna zakrawać na nakłanianie do popełnienia przestępstwa przez urzędników w stosunku przez urzędników, którzy oczekują być może tego, nie wiem na ile świadomie, a na ile nieświadomie od potencjalnych przyszłych właścicieli strzelnic. W tym obszarze skierowaliśmy kilkanaście zawiadomień do prokuratury przeciwko takim urzędnikom. To nie może być tak, że urzędnicy nie tylko przekraczają swoje uprawnienia i oczekują od nas dostarczenia dokumentów, które nie są oczekiwane przez legislatora, przez ustawodawcę, a jednocześnie ewentualne dostarczenie tych dokumentów musiałoby być następstwem co najmniej dwóch kolejnych przestępstw. To jest uzysk środowiska, ponieważ my nie możemy być, jeszcze raz to powtórzę, ustawiać się w pozycji biernej. My musimy być czynni. Jeżeli urzędnik, przekraczając swoje uprawnienia, odmawia nam określonych dokumentów lub jeszcze namawia nas do działań sprzecznych z prawem, to jako środowisko musimy reagować. Często właściciele potencjalni wnioskodawcy, potencjalni właściciele strzelnic wnioskodawcy pytają mnie po niekorzystnym rozstrzygnięciu samorządowego kolegium odwoławczego, no to co teraz robimy, czy jeszcze można coś zrobić? Ja mówię, oczywiście, należy przygotować wniosek o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko urzędowi. Czy to wypada? Ja mówię, no jak wypada? Przecież żyjemy w państwie prawa. To czy odwrotnie jest, należy postawić, czy wypada, żeby urzędnik sugerował nam popełnienie przestępstwa po to, żebyśmy dostarczyli tylko taki dokument, który jemu się podoba przez jego widzimisię, bo to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek przepisem, przez jego widzimisię. No bo jeżeli ja z góry oświadczam, że nie będę na swoim obiekcie strzelnicy posiadał jakiegokolwiek budynku lub budowli, no to przecież nie może na nieobiekt budowlany urzędnik żądać ode mnie dostarczenia pozwolenia na budowę. Bo to już nie jest, to nie chodzi o to, że to jest nielogiczne. Pan często, Panie Mateuszu, podnosi w swoich filmach bardzo słusznie, że takie działanie jest nielogiczne. Okej, ono jest także nielogiczne, ale ono jest przede wszystkim bezprawne.
Ono przede wszystkim jest bezprawne. My zacznijmy oczekiwać szacunku w stosunku do nas, od urzędników. No nie może być tak, że urzędnik żąda od nas działania bezprawnego. Takich przypadków ja znam bardzo dużo osobiście. Tak? To są osoby, którym no, ja starałem się pomóc przez kilka ostatnich lat, tak jak miałem. Od ostatniego przynajmniej roku starałem się odsyłać albo do pańskiej publikacji, albo do pańskiej kancelarii po prostu, bo to będzie po prostu szybsze i skuteczniejsze działanie. To co ja mogłem, powiedzmy, tam od siebie wyprodukować, jakąś tam instrukcję kilka lat temu, to nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo to właśnie wymagałoby, żeby urząd działał zgodnie z prawem. Tak to, o czym rozmawiamy. A jeżeli urząd nie działa zgodnie z prawem, to ja jestem już tak jakby bezbronny, tak samo każdy wnioskodawca również. Stąd ja w ogóle tutaj dzisiaj jechałem z takim pytaniem. No właśnie nie jesteśmy bezbronni. Właśnie o to chodzi, że nie jesteśmy bezbronni. Składamy zawiadomienia do prokuratury. Czasami było tak, że prokuratura lokalna, jak być może posiadająca jakieś relacje interpersonalne z samorządami lokalnymi, odmawiała nam przeprowadzenia danego postępowania. Ale wówczas pakujemy takie dokumenty i wysyłamy do prokuratury do Warszawy. Ta najczęściej przesyła je według własnej oceny. Najczęściej już do innych prokuratur, które terytorialnie nie są związane i połączone z miejscem, w którym do danego zdarzenia doszło. Więc ja zdecydowanie zachęcam Państwa do aktywności w tym obszarze. Właśnie nie jesteśmy bezbronni, znaczy nie wolno nam tak myśleć. Nam nie wolno tak myśleć, ustawiać się w pozycji ofiar potencjalnych. My szanujemy prawo, my szanujemy urzędników, ale oczekujemy dokładnie tego samego od nich. A jeżeli nie, to po prostu ustawiamy się w pozycji podmiotu, który atakuje w tym konkretnym przypadku poprzez składanie zawiadomień do prokuratury. Właśnie to był ciężki przypadek, można powiedzieć, wielokrotnie powtórzony w różnych miejscach w Polsce, że wnioskodawca jak najbardziej chciał spełnić wszystkie wymogi prawa, a tak jakby urząd tego nie robił. No i to jest takie demotywujące z kolei. Często już tak na krawędzi po prostu złamania tej woli posiadania swojej strzelnicy, a w tej chwili faktycznie obserwujemy tą zmianę, tak? Czyli to już jest inna rzeczywistość, mamy już inne możliwości, ten proces przebiega łatwiej, czyli tak jakby te wszystkie nasze działania przyniosły skutek faktycznie, bo ja już teraz nie pamiętam, nawet ja się podjąłem tak jakby troszkę tej misji walki o te regulaminy chyba 2 lata temu, już tak oficjalnie, bo wcześniej powiedzmy tyle, ile mogłem, to też robiłem, pisząc jakieś tam właśnie instrukcje krok po kroku, co tam powinno być spełnione, czy jakoś nakierowując osoby, które pytały. Natomiast kwestie właśnie tych bezprawnych działań to już były takie, bym powiedział, no, przynajmniej 2 lata otwartej takiej walki właśnie, co z tym zrobić. I faktycznie no, jest inaczej, tak? No, zmieniła się nasza rzeczywistość, coś to dało. Myślę, że fajnie byłoby, gdyby każdy z nas miał właśnie jakąś taką możliwość tego doedukowania tego swojego urzędu, do którego idzie. I tutaj właśnie widzę taką jakby łatwe takie rozwiązanie w postaci właśnie czy posiłkowania się książką, czy nawet tą publikacją, bo to faktycznie zmienia sposób patrzenia urzędników, ale tak jak mówię, no jechałem też z takim pytaniem właśnie, czy zgłaszanie tych działań urzędów właśnie do prokuratury, czy robić, czy nie robić, i nawet miałem zapytać o coś takiego, czy jakiś wzór pisma na przykład jesteśmy w stanie przygotować, żeby coś ewentualnie mieć w zapasie, czyli na te najtrudniejsze przypadki, żeby ktoś też mógł sobie jakby z tym radzić. Bo to, no powiedzmy, że to jest margines, ale to jest też taki margines, którym chcemy się zająć. Tak? Jeżeli chodzi o składanie zawiadomień do prokuratury, to sugerowałbym jednak kontakt bezpośrednio z naszą kancelarią. Dlatego, że złożenie zawiadomienia do prokuratury jest ściśle sformalizowane i wbrew pozorom ściśle zróżnicowane w zależności od stanów faktycznych albo nawet drobnych zmian w stanach faktycznych. Bardzo często jest tak, że 6 kolejnych zawiadomień do prokuratury w podobnych przypadkach w odniesieniu do różnych strzelnic jest troszeczkę różnie motywowane, ale czasami znacznie
się ta argumentacja jest od siebie odbiega, jest odmienna. No, jednak akurat uważam, że pomysł jakiegoś wspólnego szyldu, jeżeli chodzi o składanie zawiadomień do prokuratury, to nie jest najtrafniejszy kierunek, akurat w tym obszarze. Natomiast w ogóle, jak już wspomniał Pan o tym wątku karnym, to chciałem zwrócić na uwagę na jeszcze jeden sukces, który jest wybrzmiał w tym roku. Otóż wygraliśmy dwie sprawy, jedną przed sądem karnym w Olkuszu, drugą w drugiej instancji przed sądem karnym w Krakowie. Czyli wyrok jest prawomocny dla jasności, z Policją Polską. Otóż kolejny wątek to jest zachowanie policji. Otóż bardzo często jest tak, że policja pod wpływem interwencji lokalnych składa zawiadomienia do sądu o ukaranie grzywną. Tak było konkretnie w moim przypadku, gdzie policja w Olkuszu złożyła wniosek o ukaranie mnie grzywną za okoliczność, że na strzelnicy, na której strzelałem, był rzekomo emitowany dźwięk, który naruszał porządek publiczny. I rzecz polega na tym, że musicie Państwo wiedzieć, że nie da się i nie wolno wnioskować policji, nie da się ukarać strzelca strzelającego legalnie, posiadającego legalne uprawnienia formalne na legalnej strzelnicy za przekroczenie norm hałasu dźwięku. Nawet gdyby doszło do takiego przekroczenia norm hałasu dźwięku, norm natężenia dźwięku. W tym konkretnym przypadku jeszcze była taka podzmienna, że w ogóle nie było mowy o przekroczeniu jakichkolwiek norm natężenia dźwięku, ponieważ, jak zapewne Państwo wiecie, w ciągu dnia możecie Państwo emitować na strzelnicy dźwięk o natężeniu do 50 dB. Dla porównania przeciętna ciężarówka, każda ciężarówka emituje dźwięk na poziomie 72 dB. Zresztą podobnie jak autobus, są to wartości normatywne. W tym konkretnym przypadku ze strzelnicy emitowany mógł być maksymalnie dźwięk o maksymalnym natężeniu 38 dB, co zostało świetnie udokumentowane, zbadane. Niemniej jednak policja postanowiła skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny w wymiarze 1000 zł za zakłócanie porządku publicznego. I wyjaśniałem to policji podczas przesłuchań w charakterze potencjalnie obwinionego, że zgodnie z polskimi przepisami prawa wykroczeń można być ukaranym za naruszenie porządku publicznego tylko w przypadku, gdyby się dopuściło wybryku. Jeżeli ktoś nie dopuścił się wybryku, wówczas nie może być ukarany za naruszenie porządku publicznego. I podam Państwu przykład. Czyli jeżeli na przykład idzie jakiś młodzieniec ulicą z petardą i rzuci komuś pod nogi petardę i ona wystrzeli i przestraszy taką osobę, to można ocenić, że jest to wybryk. I taka osoba może być ukarana, czy też mandatem, czy też przed sądem grzywną za dopuszczenie się wybryku. Natomiast przepis stanowi prawa wykroczeń poparty orzecznictwem Izby Karnej Sądu Najwyższego, o czym policja ma obowiązek wiedzieć, że jeżeli nie mamy do czynienia z wybrykiem, tylko z działaniem systemowym, legalnym, wynikającym z przepisów, czyli legalny strzelec posiadający legalny patent i strzelający na legalnej strzelnicy, posiadającej legalne zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, nie może popełnić wybryku. W takiej sytuacji nie da się strzelca ukarać ani mandatem, ani grzywną. I rzecz polega na tym, że jak widać, polska policja albo nie miała w tym zakresie świadomości, albo nie chciała mieć świadomości. Bo przecież przepis chyba potrafi przeczytać każdy. Bo skoro kieruje się wniosek o ukaranie do sądu, no to chyba na podstawie wcześniej przepisów, które trzeba było przeczytać. Ale na dobre nam środowisku to wyszło, ponieważ wygrałem zarówno w pierwszej instancji, jak i w drugiej instancji. Sąd, sędzia w pierwszej instancji zmasakrował w ustnym uzasadnieniu policję, twierdząc, że nigdy w ogóle nie powinna kierować tego wniosku.
Nawet więcej. Ustęp ostatnio zaapelował, żeby więcej nie kierowała takich wniosków, bo tylko osoby są obciążone. I naprawdę każdy, kto ma zdolność czytania w języku polskim, krótkiego zdania potrafi przeczytać to, co teraz wyartykułowanie, co też jest wielki zysk, panie Mateuszu i szanowni państwo, naszego środowiska, bo to jest kolejna kwestia, która została rozstrzygnięta sądowo na korzyść naszego środowiska. Tak, ja bym podsumował tak to, co powiedzieliśmy, bo tak troszkę nam objętościowo wyszło sporo czasu pewnie, ale kwestie budowlane zostały rozwiązane, czyli to był jeden z takich najgorszych argumentów przeciwko strzelnicom. Kwestie przyciągających się w nieskończoność postępowań tak jakby też zostały rozwiązane, bo teraz już jest 30 dni i musi coś się stać, albo dzieje się automatycznie. Kwestia hałasu, o której teraz mówimy, jako ten trzeci w kolejności problem, najczęściej występujący, też tak jakby jest już unormowana, opisana i można powiedzieć rozwiązana dla nas pod kątem właśnie praktycznym. Czyli tak jakby ten stan rzeczy, o czym mówimy od początku, zmienił się na naszą korzyść, tak że każdy już teraz składając ten wniosek za zatwierdzenie regulaminu może tą strzelnicę swoją po prostu posiadać w ciągu 30 dni. I teraz przyszło mi do głowy coś takiego, że nagrywamy pod koniec listopada, ktoś chce mieć swoją strzelnicę pod choinkę, to jeszcze zdąży. I właściwie można powiedzieć, że dzięki temu opracowaniu też jest to realne, tak? Czyli bardzo, bardzo namawiam do tego, że jeżeli ktoś chce tą swoją strzelnicę mieć, nie chce popełnić jakiegoś błędu przy jej organizacji, czyli na przykład przy tworzeniu kulochwytu, czy jakiegoś nasypu, czy czegoś, to warto najpierw przeczytać w całości, czy na stronie, czy nawet sobie już wersję książkową, żeby po prostu nie zrobić sobie samemu pod górkę, ale też w razie czego, żeby tych urzędników doedukować i tak jak mówię, od dnia dzisiejszego jeszcze praktycznie pod choinkę zdążyłby sobie taką strzelnicę zorganizować tak, bez problemu. Tak, ja w tej książce wyjaśniam, bo ona jest praktycznie znacznie szersza od opracowania, które znajduje się na stronie. Wyjaśniam, jakich błędów unikać, jakich błędów należy unikać przy składaniu wniosku. Jakie błędy najczęściej popełniają wnioskodawcy? Bo trzeba wiedzieć i uczciwie oddać, że wiele strzelnic byłoby zatwierdzonych szybciej, gdyby nie poważne błędy we wniosku. Taki typowy błąd we wniosku, który się zgłasza, to zadeklarowanie kulochwytu, nasypu ziemnego jako kulochwytu. Ja w książce bardzo dokładnie wyjaśniam, dlaczego absolutnie należy unikać takiego błędu i takiego rozwiązania. Dokładnie wczoraj, nie dalej jak wczoraj, miałem identyczny przypadek, gdzie zadzwoniło dwóch panów, którzy złożyli wniosek, deklarując nasyp jako kulochwyt. Ja wiem, że czytając przepisy środowiskowe, wyszło im, że oni mogliby teoretycznie zgłosić ten nasyp jako kulochwyt przy określonych założeniach, że w określonych interwałach czasu będą tam odławiać tą ziemię, etc., etc. Ale trzeba wiedzieć, że przy bardziej holistycznym spojrzeniu na problematykę prawną związaną z uwarunkowaniami organizacyjnymi strzelnic, takie rozwiązanie jest bardzo poważnym błędem na etapie występowania o zatwierdzenie. I uważam, że lepiej, drodzy państwo, zadzwonić do nas, zapytać albo przeczytać książkę, a jeżeli się nie wszystko rozumie, to zadzwonić i zapytać, bo my jesteśmy dostępni dla państwa niemalże, można powiedzieć, 16 godzin na dobę, przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Zadzwonić, zapytać i upewnić się, czy na pewno dobrze składacie państwo ten wniosek, niż odwrotnie, niż odbić się od ściany, nauczyć urzędników pewnego kierunku ich działania uwarunkowanego na taki, bym powiedział, oportunizm. I później musimy włożyć bardzo dużo wysiłku wspólnie, a państwo i środków dużo więcej, żeby zatwierdzić taki regulamin. Lepiej od razu nauczyć urzędnika od początku dobrego schematu działania samemu, nie nakierowywać urzędników na potencjalny sposób myślenia nieoptymalny, w gruncie rzeczy nie dawać pożywki własnymi błędami de facto prawnymi do niekorzystnego rozwoju sytuacji, bo później musimy od nowa najpierw
przywróci stan wiedzy urzędnika, to zajmie nam mnóstwo czasu, prawda, żeby ponownie zatwierdzić ten regulamin, który mógł być zatwierdzony pierwotnie w ciągu tych, powiedzmy, że 30 dni, a tak jak Państwo przeczytaliście pod komentarzami, w komentarzach pod publikacją, to często i w 7 dni, a często w 14 dni, prawda? No, jesteście Państwo jako środowisko, z tych komentarzy wynika zaskoczenie, a więc niektórzy zszokowani, jak można zatwierdzić regulamin strzelnicy w 7 czy w 14 dni. No, normalnie, można, jeżeli tylko zna się te, powiedzmy, kilkanaście podstawowych kwantyfikatorów, które umiejętnie podaje się do organu i wówczas ten sukces przychodzi znacznie łatwiej. To już podsumowując w bardzo dużym skrócie. Jak ktoś chce mieć jeszcze w tym roku pod choinkę strzelnicę, to da się to zrobić. Kwestie budowlane są jakby już wyjaśnione na naszą korzyść. Kwestie administracyjne, czyli postępowania administracyjnego, również kwestie ewentualnego hałasu, również kwestie organizacyjne, czyli właśnie co deklarować, albo co jest obiektem budowlanym, co nie jest obiektem budowlanym, też jest wszystko rozbite, dosłownie bym powiedział, na atomy. Także bardzo namawiam właśnie do zapoznania się z publikacją, jeżeli ktoś chce tą swoją strzelnicę po prostu posiadać i nie ma w tym już w tej chwili nic trudnego naprawdę, a jeżeli ktoś będzie miał wyjątkowo trudny przypadek, w wyjątkowo trudnym miejscu, tak jak Pan Profesor mówił, 50 takich spraw w ciągu roku jest w stanie tutaj rozwiązać, więc kto pierwszy w przyszłym tygodniu, ten będzie miał tą strzelnicę na święta, nawet jak będzie to najtrudniejsze miejsce w Polsce. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za czas, no i przede wszystkim za tą pracę włożoną w to, żebyśmy mogli te strzelnice mieć. Sukces cieszy, a to jest cały rok sukcesów tak naprawdę. Gratuluję Państwu i dziękuję Państwu wszystkim. Wzajemnie się motywowaliśmy, wzajemnie się wspieraliśmy przez ten rok. I myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Tego sobie życzymy i Państwu również. Dziękuję. Dziękuję bardzo.